To zaczynamy. Wykonanie kilku wersji Swata mieści się w katalogu z takim oto obrazkiem. Wchodzimy w niego. I tutaj widzimy, że mamy katalogi i odpowiadające im skróty. Automat, pokaz możliwości. Wchodzimy w niego. I tu mamy napisane, że stron 5. Automat, pokaz możliwości od 1024 do 2048 abonentów, którzy mogą być na linii. Oczywiście wszyscy i tak nie mogą być, no ale tyle linii można udostępnić. I oto wejścia. Uruchamiamy emulację. Linia jest przykładowo zajęta przez, no w tej chwili przez żadnego z abonentów. Wejście mężczyzn, wejście kobiet, wyjście kobiety i mężczyzny. Jeśli zajmiemy jedną linię, nic się nie dzieje. Jeśli zajmiemy drugą linię, też nic się nie dzieje. Ale gdy spotkają się kobieta z mężczyzną, zostają połączeni i otwierają się nowe dwie linie. Znowuż mężczyzna dzwoni, kobieta dzwoni i zamykają się te linie, otwierają się następne nowe. I tak można dowolną ilość abonentów dobrać sobie. Ja tak dla pokazu zrobiłem 2048 linii. I tego jest aż tyle. Mało tego, tego jest kilka stron. To by było na tyle. To jest multipleksacja i demultipleksacja linii telefonicznych. Wychodzimy ta multiplikacja i demultiplikacja dokonuje się na stronie pierwszej. Jest po prostu zwykłe dodanie najważniejszej bramki AND na wejście kobiet i wejście mężczyzn. Wejście kobiet i wejście mężczyzn pojawia się zgłoszenie. Bramka AND powoduje przesunięcie impulsów.